Witam na kanale Gage of History, tu Wiking Drażek. Witam w kolejnym odcinku, w drugim odcinku serii Jak żyć w lesie. Dzisiaj będziemy robić palisadę, osłonę naszego terenu, naszego placu, obozowiska. Z racji tego, że jest już dzisiaj minus 2 stopnie i niedługo dłużej będzie mróz, ziemia stanie się twardsza, bardziej zmarznięta i ciężej nam będzie wbić jakiekolwiek drewno w ziemię, także przystępujemy jeszcze, dopóki tak mocno ona nie próbuje zamarznąć. Bierzemy się za zbieranie materiału mokrego i suchego. Mokre będzie układane w poprzek, a suche posłużą jako takie belki w pionie do wzmocnienia tej palisady. Jeżeli już mamy nazbierane mniej więcej drzewo, które wykorzystamy, to wybierzemy te oczywiście najsuchsze najpierw, żeby z nich sobie porobić paliki. Zobaczymy, na ile ich starczy. Jeśli będzie ich mało, trzeba będzie donieść, ale najpierw wykorzystamy to, co znaleźliśmy. Dzisiaj pierwszy raz użyję saperki jako siekiery. Zobaczymy, jak ona się sprawdzi. Nie mam zamiaru nią rąbać jakiegoś grubego drzewa, ale na pewno jakieś cienkie patyczki, no i naostrzyć koniec danego naszego palika, aby łatwiej wbił się w ziemię. Tak, zobaczymy, jak to będzie działać. Naszą długość ustaliliśmy, że palisada będzie miała około pół metra. No to długość palika powinien być jakieś 70-80 cm, tak aby 20-30 cm wszedł w ziemię. Gdy już mamy kilka pierwszych palików, możemy zacząć sobie wyznaczać teren, w jaki sposób będzie to szło dokładnie, i wbijać pierwsze paliki. Troszkę trzeba je podostrzyć, aby łatwiej nam weszły w ziemię. W chwili przemyśleń stwierdziłem, że muszę troszkę zmniejszyć obszar mojego placu o ten kawałek tutaj, z jakieś 40-50 cm, żeby go zmniejszyć. Poza tym muszę podebrać go, ułożyć go pod innym kątem, także jeszcze tamtą kupę z tamtej strony muszę też się tego pozbyć. Ponieważ szałas będzie równolegle z tymi dwoma drzewami, jednak jak widać, tamto drzewo jest odsunięte od tego, czyli jest pod takim kątem. Jeżeli jest pod takim kątem, no to i pod takim kątem musi być obóz, i tak pod takim kątem musi być szałas. Także troszkę nieco zmieniły się moje plany, ale no to nic, normalne. Także lecimy dalej.
wygląda to w tym momencie w taki sposób, niezbyt ciekawie. Oczywiście te szczeliny między tym wszystkim będę upychał jakimś mchem, liśćmi, tak żeby nie było możliwości przewiewu wiatru przez to. Na razie wygląda jak wygląda. Została jeszcze jedna strona, tamtą. No i musi być jakieś wyjście, wejście, także już z tamtej strony nie będzie. Jeszcze jedna tylko ściana by się taka długa przydała i byśmy mieli wszystko. Muszę jeszcze nazbierać trochę drzewska, bo zostały mi same tylko patyczki, których nie bardzo chce mi się układać. Ogólnie chciałem, żeby wyglądało to tak. Jednak nie można mieć wszystkiego tak, jak się nam wymaluje. Normalne, że w przyrodzie coś zawsze stawia nam, rzuca nam kłody pod nogi, można powiedzieć. Także tak to na razie wygląda. No nic, bierzemy się dalej. No w sumie jesteśmy już wewnątrz naszej parceli. Są na razie dwie ściany, tą trzecią zaraz będę kończył, w sumie będę zaczynał. Ciężko tu w rejonie z materiałem, z budulcem, także myślę o tym, że będzie trzeba kawał drogi targać skądś te gałęzie, a to dopiero palisada, przed nami jeszcze szałas, który mam nadzieję, że już w następnym odcinku będziemy stawiać. Dzisiaj jeszcze chciałem pokazać wam sposób na pozyskiwanie wody. Także zanim zajmę się dalszą częścią ściany naszego terenu, pokażę wam, jak przygotować sposób na pozyskiwanie wody. Jest to mnóstwo sposobów. Jeżeli teren jest podmokły, wystarczy tak naprawdę wykopać tylko dołek, w którym woda gruntowa będzie sama wychodzić na wierzch. Później tą wodę przefiltrować, najlepiej jeszcze przegotować i ona jest wtedy zdatna do picia. Ale dzisiaj nie jesteśmy tutaj w takim miejscu, tym bardziej dobrze wiecie, jak wysech strumyk, także nie jest tu podmokły teren. Zresztą po ostatnim tym kołeczku, który zawinąłem folię, mam ze sobą tą folię. Będę chciał ją umieścić pod drzewem, pod którym jest najwięcej igieł, który jest w sumie gęste. Każdy powie, no jak deszcz pada, to właśnie w takim miejscu najmniej jest mokro, no bo te igły zatrzymują tą wodę. Jednak dzisiaj deszcz nie pada, jeżeli by deszcz padał, to byśmy zrobili to na otwartej bardziej przestrzeni, a jeżeli deszcz nie pada, a był rano mróz, to wszystko jest pomarznięte. Jeszcze czuję, że mróz jeszcze się trzyma. Jest gdzieś koło 0 stopni. I to wszystkie gałęzki były zamarznięte. Teraz, gdy przychodzi plus, to delikatnie wszystko rozpuszcza się i skrapla. Także wystarczy nam worek, kubek, parę patyków. I myślę, że troszkę nazbieramy tej wody. Także idziemy działać. Znalazłem sobie takie fajne miejsce. Już pod drzewkiem, widzicie go, pod drzewkiem, drzewko jest dosyć gęste i glaste, będzie troszkę tej wilgoci gdzieś się zraszać, ona jest jeszcze nieodczuwalna, bo jeszcze chyba się to wszystko nie rozpuszcza, no mam nadzieję, że ten pomysł wypali. Woreczek jednorazowy, rozrywam jego jedną stronę tak, żeby z worka powstał taki lejek. Rozrywam tylko jedną część. Drugą część worka, po prostu ten róg tego worka, z którego naszego lejka odcinamy.
aby uzyskać dziurkę. Nie musi to być duża dziurka. Wstawiamy kubek i rozchylamy na ślejek. Tu wykorzystam możliwe z tego drucika, chociaż może nie bardzo. Parę patyczków. Informuję również o tym, że taki mały lejek przy pogodzie, gdy nie pada deszcz, nie nazbiera na naprawdę dużo wody. Trzeba by było czekać całą dobę, żeby uzbierać, mam nadzieję, chociaż 1/3 kubka litrowego, czyli 300 ml. Tak mi się wydaje bynajmniej. Następną rzeczą to jest to, że no deszcz byłby dużo lepszy. Wtedy, gdy nie mamy deszczu, jest taka pogoda wilgotna lub właśnie był mróz, a będzie odwilż, najlepiej wykorzystać jak najwięcej takich metod. W lasach, nie tylko w naszych polskich, ale także i na całym świecie, sam się dobrze o tym przekonałem. W lasach, w parkach i w różnych takich miejscach, co można znaleźć, mnóstwo śmieci, a najwięcej plastikowych butelek. Także nawet jeszcze lepszą można zrobić sytuację. Odcinamy, nie mam dzisiaj akurat przy sobie, mogłem wziąć butelkę plastikową. Przecinamy ją praktycznie w połowie, żeby uzyskać tę dolną część butelki jako kubek. Wtedy odwracamy górę butelki, wsadzamy w ten kubek i wtedy jeszcze dodatkowo rozkładamy jakąś folię. Może być to reklamówka, może być to cokolwiek, aby nam większą powierzchnią zbierała tą wodę, która będzie wpływać do tego kubeczka. Kluks przyleciał. Obserwuje mnie. Zostawiamy ten nasz lejek z tą naszą folią. Wygląda on. Kruks iść na wykopki. A nie, tutaj przeszkadzasz. Może chciał mnie zabrać ze sobą na kopanie. Mając taki lejek z taką folią, zostawiamy to na jakiś czas. Przyjdziemy tutaj powiedzmy za 2-3 godziny i zobaczymy, co z tego będzie, czy coś tam wpadnie nam tej wody, czy ona w ogóle nam w ogóle naleci. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest jakiekolwiek rozwiązanie, czy to jest po prostu porażką. Można próbować w różne sposoby, można. Jest tego wiele. Także za każdym razem, w każdym odcinku będziemy testować, pokazywać inny rodzaj, inny sposób tego, jak pozyskać wodę. To efekt dzisiejszej pracy. Stajemy dalej. Pokażę całość jakoś. Na razie wygląda to tak. Tu od tego drzewa do tego będzie wysoki. No wysoki, może nie bardzo wysoki, ale tu będzie właśnie szałas między tymi dwoma drzewami. Tutaj będzie wejście do obozu. Nie wiem, czy jeszcze tak z pół metra nie dać ścianki, ale to już może przy następnej wizycie zobaczymy, jak szałas, ile zajmie miejsca po budowie szałasu. Najwyżej zwęzimy wejście. Jeżeli tu będzie szałas, to tu na środku będziemy musieli zrobić miejsce na ognisko.
Zostały jeszcze jakieś 2 godziny do ściemniania się. Także, a w lesie pamiętajcie, szybciej robi się ciemno. Także jeszcze postaram się może wykopać dół na ognisko. Później wam wytłumaczę, w jakim celu ten dół będzie. I pójdziemy, sprawdzimy, czy coś nazbierało się z naszej wody. No i mamy taki dół, nieduży, na 30-40 cm głęboki, średnica jego na jakieś 40 cm. Nie jest to duży dół, w miarę możliwości będę sobie go jeszcze poszerzał, ale dopiero wtedy, gdy przyjdzie szałas i będę wiedział, jak dużo miejsca mam od legowiska do ogniska, żebym mógł ewentualnie go sobie poszerzyć, i na pewno to będę robił. Ogień płonie dzięki 3 rzeczom. Pierwsza rzecz to jest zapłon, czyli tym, czym rozpalamy ognisko. Jest to zapalniczka, krzesiwo, zapałki lub cokolwiek innego jeszcze. Drugą rzeczą, jaka jest potrzebna do tego, aby ogień płonął, jest oczywiście materiał, czyli przeważnie drewno i różne inne tego typu palące się rzeczy. Ale trzecim, jeszcze bardzo ważnym rzeczą, która jest potrzebna do płonięcia, palenia się ognia, jest to tlen. Bez tlenu ogień się nie pali, a w takim miejscu jak mój dół, on nie będzie miał tego dopływu tlenu i będzie gasł. Dlatego w tym miejscu wykopię rowek, który będzie wychodził aż za mój teren. Później ten rowek, powiedzmy na jakichś 10 cm wysokości, zostanie zakryty patykami i obsypany ziemią, żeby nie był on otwarty, ale aby tylko dawał dopływ powietrza bezpośrednio do ogniska. Będzie to fajne rozwiązanie. Dlaczego ognisko w ziemi, a nie na ziemi? Już wam odpowiadam na to pytanie. Pytanie to jest bardzo sprawa prosta, ponieważ są same zalety takiego ogniska. Po pierwsze, nie zdmuchnie nam wiatr tego ognia. No ale mamy ścianki, tu już tam wiatr raczej ognia nie zdmuchnie. Drugą rzeczą jest taką, że w nocy, nocując tutaj, paląc ognisko, nie dajemy światła w obrębie, a tylko pionowo do góry. Jakbyśmy latarkę sobie włączyli i postawili, aby nam w niebo świeciło. Więc będzie dawało to mniej światła. Jesteśmy wtedy możliwie mniej zauważalni w tym lesie. Jeżeli bym po prostu w samym lesie rozpalił ognisko, to w promieniu paru set metrów byłbym widoczny i wszyscy by mnie wkoło widzieli. Ty, ktoś tam siedzi, tam się ognisko w nocy w lesie pali, co nie? Taka zasada. Jeszcze dodatkowo wykopię troszkę szerzej ten dół i dookoła niego ta głębokość, co jest, tak zostaje, a obok niego jeszcze wykopię o jakieś 5 cm głębiej takie kółko, które będzie prowadziło do tego wpływu powietrza naszego. Będzie to rozwiązanie, że jeśli przyjdzie deszcz, no nie zaleje nam tego ogniska, a woda po prostu tym naszym dostawom powietrza, ta woda po prostu sobie tamtędy wypłynie, a my będziemy mieli tutaj sucho, bo w tym momencie jest to najgłębsze miejsce w naszym obozie i tu cała woda będzie spływać. Także musimy zrobić takie odprowadzenie, taki merolację, drenaż taki musimy zrobić, żeby ta woda sobie z tego ogniska nie zagaszała ogniska, a w obrębie ogniska po prostu sobie płynęła. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy po prostu ten deszcz, ta woda nie zmoczy nam tej ziemi i będzie się ciężko palić. Okaże się to później, ale jeszcze jest jedna fajna rzecz, którą
z której z tego ogniska będę robił, ale to już dopiero wtedy wam wytłumaczę i objaśnię, jak już stanie szałas. Bo mam świetny pomysł i mam nadzieję, że ten pomysł sprawdzi się. Także w sumie na dzisiaj, a jeszcze ten rowek postaram się wykopać. Na razie wyszło coś takiego. Mam od razu ten lejek, taki mały. No to miejsce na ognisko jest małe dosyć. W sumie nie mam zamiaru chyba aż tak wielkiego ognia palić. Chyba że naprawdę przyjdą wielkie mrozy i trzeba będzie duże. Ale to mam tutaj miejsce. Dokopałem się tylko w sumie do palisady. Następnym razem, gdy przyjdę, przejadę pod spodem na drugą stronę. Mówię, ewentualnie ognisko jeszcze można poszerzyć w tą stronę i nawet troszkę w tamtą. Także żaden problem. Idziemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja z naszą wodą. Sytuacja z naszą wodą wygląda tak, proszę bardzo. Jednak leci coś tutaj. No jest, ziemia jest delikatnie wilgotna. Zobaczymy, ile tej wody nam tu napadało. No, szału nie ma. Szczęśliwie tą folią może parę kropel zleci, ale jak na dwie godziny, niecałe w sumie, jest to jakiś efekt. Także zostawiamy to w ten sposób i przyjdziemy tutaj po prostu, przyjdę na następnym razem i zobaczymy, ile tej wody da się uzyskać w danym okresie, w danych dniach. Także przeliczymy, a później tą wodę przefiltrujemy i coś ciepłego się napijemy. A więc tak wygląda efekt dzisiejszej naszej pracy. Mamy palisadę zrobioną. Jest miejsce na ognisko w ziemi. Przejdziemy dookoła, zobaczymy, jak to dookoła całość wygląda. No, wygląda to dosyć schludnie wszystko. W miarę. Jak może schludnie być w lesie. Także wygląda to jakoś. Ma to jakiś sens. Co jeszcze? No cóż, ja was zapraszam oczywiście wszystkich do komentowania, do subskrybowania, naciskania dzwoneczków i czekam na komentarze typu podoba mi się, nie podoba mi się, nie rób tego, nie znasz się na tym, rób chłopie, fajnie, nie wiem, no sami zdecydujcie, jak wam się to podoba. Zobaczymy, jak to wyjdzie na sam koniec, jak tu można będzie spędzać czas i jak to będzie wszystko przebiegało. Na następnym odcinku zajmiemy się już tym oto tutaj naszym domkiem, takim szałasem, który będziemy budować, dalszą częścią ogniska i jeszcze parę na pewno ciekawych rzeczy, także zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, Wiking Drażek z tej strony, do zobaczenia.